Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Jose Raúl Capablanca, kubański arcymistrz, trzeci mistrz świata, genialny szachista, który wspaniale grał w szachy technicznie, gra partie z Markiem Fonaroffem. Nie znalazłem zdjęcia, może też za słabo szukałem, wybaczcie, ale myślę, że partia jest tutaj dla nas najważniejsza, niezwykle ciekawa, mimo prostej gry z jednej i z drugiej strony. Przejdźmy do rzeczy. E4. Tym posunięciem rozpoczął kapablanka E5, przeciwnik. Skoczek na F3, skoczek C6, D4. No i widzimy, że na załączonym obrazku pojawiła się partia szkocka. Głównym założeniem białych jest to, żeby wyprowadzić tego piona w centrum spróbować tutaj wybić, wybić skoczkiem e, i tam wyprowadzać sobie dalej e, figury w następujący prosty sposób. E, wielkim specjalistą e, partii szkockiej był Gary Kasparow. Odsyłam do tego szachisty i bardziej odsyłam do jego partii, jeżeli ktoś ma ochotę się podszkolić w tym debiucie. Moi drodzy, czarne zagrały D6. W dzisiejszych czasach już nie spotyka się takiego ruchu raczej. E, tutaj po prostym zagraniu D5 można uzyskać e, białymi dużo przestrzeni w centrum i fajną przewagę taką, no długotrwałą powiedzmy więc tak już się raczej nie zagrywa rzadko się to spotyka, ale też można spróbować na przykład zbić tego pionka jeżeli ktoś lubi grać bez hetmanów e, i dosyć symetryczne pozycje z przewagą temp powiedzmy no i na przykład po wybiciu, po wybiciu tutaj hetmany moglibyśmy w sposób prosty wymienić i bardzo ważny ruch koniec e3 też widuje się takie posunięcie goniec C4 z atakiem tutaj na pionka, ale po goniec C4 jest też goniec E6 i po wybiciu, moi drodzy, pionek wybija i tutaj niby są zdwojone pionki, które niby są słabe, ale jednak one trochę e, ratują sytuację czarnych w centrum i nie pozwalają skoczkom wejść na pole D5, F5 na przykład. Ale myślę, że taki ruch jest solidniejszy, nie wpuszczając przede wszystkim gońca na C5. I po goniec E6, dosyć symetryczna sprawa, można zagrać skoczek D2, Powiedzmy, po skoczku F6, podpieramy się F3. Mamy możliwość wymiany tych gońców. Ze strategicznego punktu widzenia, wymiana białopolowych gońców będzie na korzyść dla białych, gdyż mamy tutaj pionki na białych polach. A goniec między nimi fajnie sobie chodzi, ma szansę atakować pionki w przyszłości, które są na czarnych polach u przeciwnika. Mamy też możliwość zrobienia długiej roszędy. Myślę, że taka troszeczkę przyjemniejsza pozycja dla białych, ale czarne jednak tutaj nie są na straconej pozycji absolutnie. To jest dla osób, które lubią. Y Wymieniać sobie tutaj w centrum pionę. Moi drodzy, w tym momencie po ruchu D6 Capablanca zagrał skoczkiem na C3. Bardzo naturalnie wyprowadza szybko figury skoczek na e6, normalna sprawa i goniec b5, zawsze istnieją jakieś takie fajne pułapki, aczkolwiek to nie jest takie proste, żeby tak zagrać i zdobyć skoczka, ale próbować warto zawsze, goniec d7 no i w tym momencie tam powstaje nam taka partia hiszpańska trochę z obrona Sztajnica taka stara obrona Sztajnica i w tym momencie nastąpiła Roszada. Kapablanka podchodzi do szachów w tutaj sposób bardzo zdrowy i prosty. Zauważcie, że on nie wymyśla jakichś super posunięć, tylko gra proste szachy, co jest myślę, że najskuteczniejszą bronią w grze. Takiej aktywnej powiedzmy No dobrze, pogoniec e7, wieża e1 Oczywiście wieża wchodzi na wolną linię Zauważcie, że ten goniec nie, nie wysunął się na g5 Powiedzmy, czy na e3 Nie ma takiej potrzeby, gońce, które jeszcze nie wyszły Już grają po przekątnych Po biciu na d4 Gdzie czarne nie wytrzymały, widać napięcia Skoczek wybił Tutaj nastąpiła seria wymian e, Tutaj goniec wybił Skoczek wybił, skoczek nie stoi zbyt dobrze Na tym miejscu Ale to nie przeszkadza tutaj białym w niczym Gdyż mają Hetmana w centrum. I Hetman w centrum myślę, że nie jest w stanie, stanie czarnego zaatakować. Oczywiście C5 istnieje taki ruch, ale osłabia się punkt D5 i punkt D6. Dlatego też Hetmana potem sobie wycofujemy i gramy sobie bardzo fajnie w szachy po tej linii D. Moi drodzy, Roszada ze strony czarnych. I teraz kapablanka zagrywa bardzo ciekawy ruch. Hetman na C3. O co chodzi? Z prostym planem zbicia pionka oczywiście. C6 i skoczek przeskakuje na D4. Fajna zamiana y, pól, y, fajna zamiana tych figur na, na polu C3 i na D4. Generalnie wygląda to odwrotnie, że skoczek stoi na polu C3, a hetman D4. Teraz jest w ten sposób. Moi drodzy, skoczek na D7 i Kapablanka znalazł bardzo dobre miejsce dla skoczka. Skoczek F5 stoi tutaj wyśmienicie, wyśmienicie dobrze. Grozimy bardzo prostym matem na G7. Dlatego też goniec na F6 zostało zegrane i Hetman G3. Fajny przerzut Hetmana na drugą stronę. Z naciskiem na G7 i z naciskiem na D6. To są proste, bardzo fajne szachy. Skoczek E5, moi drodzy. I kapablanka. Zagrywa gońcem na F4. Moi drodzy, na pewno narzuca nam się posunięcie F4. F4 jest ruchem odpowiedzialnym i trzeba grać takie posunięcie wtedy, gdy wiemy, że coś już konkretnego zadziałamy. Tutaj zostało zagrane gońce F4, co też jest dobre i nie jest to zagranie dlatego, że ja chcę zbić skoczka. Ja tylko zagrywam sobie gońcem na F4, żeby być aktywnie ustawionym. Przede wszystkim zwalniam tutaj wieżę na D1. I nie, ten skoczek, zauważcie, nie może za bardzo odejść. Na przykład na G6, no bo zbijam zwyczajnie piona. To jest, taki, to jest taki nacisk, troszeczkę nacisk na przeciwnika. Hetman zagrał na C7 i wieża z A na D1. Prosta sprawa. Wyprowadzamy wszystkie figury w sposób aktywny, jak to jest tylko możliwe. Wieża AD8. No i moi drodzy... W tym momencie kaplanka zagrał y, taki ruch y, niestety wątpliwy, co mógłby... Y, zaraz do tego wrócę, ale prosta rzecz. Przede wszystkim H4. Taki ruch już gramy automatycznie, chcemy tu się rozpychać na skrzydle i na przykład po G6 można grać H5. Nie trzeba od razu uciekać skoczkiem. Oczywiście nie jest to jakaś super wygrana białych, ale jest bardzo duży nacisk na przeciwniku i myślę, że to są same plusy w tym momencie. Y moi drodzy, co za zagrał Kapablanka w tym momencie? Otóż. Y no, tak zaryzykował nieco, ale brawa za odwagę. Jest to posunięcie wieża D6. To nie wypuszcza przewagi, ale automatycznie daje szansę czarnym na zremisowanie pozycji. Oczywiście nam się to łatwo mówi, jak mamy już analizę zrobioną i komputery podpowiadają. Powieża bije D6, czarne wybiły na D6 i goniec zbił na E5. Moi drodzy, ta pozycja jest remisowa, ale trzeba zagrać jedyne ruchy czarnymi, żeby mm, doprowadzić do, remisowej, do remisowego układu. Białym chodzi o to, żeby zlikwidować gońca. Bo zobaczcie teraz, na przykład, jak będzie wybicie, to wybijamy hetmanem. I niestety tutaj grozi mat i grozi wzięcie wieży. Białe wygrywają bez problemu. To znaczy, chodzi o to, że zdobywamy figurę. No cóż. Yy... Po gońcu na E5 czarne mogły zagrać Hetmanem na A5, moi drodzy. Bardzo dobry ruch, gdyż tutaj grozi mat i zbicie wieży. Jedyna zasłona to jest goniec na C3, żeby nie stracić materiału i po wybiciu, po wybiciu pionkiem, wieża zagrywa na G6. Jedyne posunięcie, żeby bronić się od mata. Skoczek E7 z szachem, król H8 i wybicie. Czym odbić, moi drodzy? Okazuje się, że wybicie tym pionkiem jest gorsze, bo pionek tu ma szansę zasuwać do przodu, Jakiś, jakaś wolna droga się mu zrobiła, więc mimo wszystko trzeba wybić tutaj. Mimo, że odsłaniamy króla, nic się złego nie dzieje. No i ta pozycja jest no, oceniana przez silnik jako remisowa. Ale jednak y, trzeba bardzo uważać białymi, bo struktura pionków jest bardzo naruszona. Oczywiście białe mają w tym momencie piona więcej, dlatego też jest taka ocena. Y, moi drodzy, no w partii y, po gońcu na E5 czarne się bardzo pomyliły. Y, I czarne zagrały wieżą na D1. No, wydaje się na pozór sprytnym zagraniem, dlatego że no tutaj zobaczcie, nie możemy zbić Hetmana. Bo jest mat na E1. No, dlatego trzeba tutaj wybić na D1. To jest ruch obowiązkowy. No i moi drodzy, Goniec zagrywa na E5. No i teraz zostawiam Was chwilę w tej pozycji. Można sobie zatrzymać materiał i szukamy genialnego zagrania przez Kapablankę. Kapablanka to wszystko przeliczył w tej, w tej pozycji. Następuje piękna kombinacja. Jedna z piękniejszych, jakie widziałem. W latach dwudziestych Moi drodzy Jest to piękny ruch Skoczek, 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 skoczek Moi drodzy, H6 Grozi wzięcie hetmana Ale skoczek zdążył dać szach O co chodzi? No nie można zbić Jedyny ruch to jest król H8 I w tym momencie następuje przepiękne Zagranie po raz kolejny Znowu Was zostawiam Z tym zagraniem, spróbujmy znaleźć odpowiedź no, i jest to piękne zagranie, moi drodzy. Hetman bije E5 w ogóle. Masakra. Jednym słowem, jednym słowem, wielka masakra. Oddanie Hetmana w taki prosty sposób. To jest tak zwane odciągnięcie Hetmana od ósmej linii. I teraz Hetman nie ma wyjścia, no musi wybić. Znaczy, nie musi, ale inaczej figura by więcej została u białych. Po raz kolejny, zatrzymajcie sobie materiał, poszukajcie rozwiązania. Myślę, że już większość osób widzi. Skoczek F7 Fantastyczne zagranie O co chodzi? No cóż, jeżeli zbijemy No to wieża D8 Zasłona I macik moi drodzy Piękny mat Skoczek F7 No a jak król odejdzie na G8 Skoczek zbije na E5 Figura więcej Myślę, że wygrana partia w sposób bardzo prosty Moi drodzy kapablanka, naprawdę popisał się tą piękną kombinacją i takie właśnie kombinacje rysują się na szachowej historii. No, moi drodzy, no polecam, polecam kapablankę. Analizy są bardzo ważne. Życzę zdrowia, dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej partii. Pozdrawiam serdecznie, cześć!